masażem twarzy naprawdę możemy poczynić cuda na naszej twarzy, więc zapraszam do subskrybowania mojego kanału, bądźcie na bieżąco. Masaż to jedno, ale także zdrowa dieta i ćwiczenia to drugie, więc wszystko znajdziecie na moim kanale NutriKompas. Zapraszam do subskrybowania. Taki masaż to doskonały sposób na relaks. Od góry czoła robimy kółeczka po 5 razy w jedną stronę i tak jedziemy po całej, wzdłuż całej twarzy. Potem proces powtarzamy jeszcze 5 razy, jeśli mamy taką ochotę. Linie na czole, które pojawiają się z wiekiem, to skutek pracy mięśni czołowych i mięśnia dźwigacza brwi. Z czasem od tych samych ekspresji twarzy skóra traci tę swoją jędrność, przez co powstają zmarszczki. Także grawitacja robi swoje. Bardzo ważne także jest tu odpowiednie nawodnienie organizmu. Takim masażem rozluźniamy mięśnie twarzy. Rozluźniamy napięcie mięśniowe. Poprawia się wygląd naszej skóry. Wykonuj także masaż czoła i całej twarzy. Znajdziesz go na moim kanale. Zabiegi na zmarszczki są bardzo drogie, więc dlaczego by nie działać naturalnie w domu za darmo? Poza tym takie zabiegi trzeba powtarzać co pół roku, więc to jest niekończący się wydatek. Więc bardzo zachęcam do takich masaży w domu. To nic Cię nie kosztuje, a przynosi niesamowite efekty. Wiem, co mówię, dlatego bardzo każdego zachęcam do masowania swojej twarzy w domku regularnie. Do zobaczenia!